Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z kuchni i będzie to makaron smażony, o który dosyć często prosicie mnie w SMS-ach, żeby podać, jak to zrobić, jak ja go robię i jak wykonuję. Przepis tak naprawdę bardzo stary. Od kiedy tylko sięgnę pamięcią, u mnie w domu mama to robiła. Robiła, bo kiedyś nie marnowało się żywności, nie wyrzucało się niczego i pamiętam, jak zostawał na przykład chleb gdzieś taki już stary, bo piekła raz w tygodniu w piecu, takie duże, wiecie, bochenki. No i jak ten chleb zostawał, był już taki suchawy, to mama go troszeczkę namoczyła w wodzie na patelkę i smażyła nam go na chrupie, na taki złociutki kolor, tak samo jak zostawały jakieś pierogi czy cokolwiek, to było odsmażane, odgrzewane, aż się zjadło wszystko, nie mogło się zmarnować nic. Tak samo makaron, jeżeli ugotowała tego makaronu więcej, on nie zszedł, to na drugi dzień albo był na mleku, albo był z jakimś sosem mama zrobiła, albo po prostu go odsmażała. I tak naprawdę u mnie w domu bardzo lubimy ten odsmażany makaron, bo wychowaliśmy się na tym. I teraz co tutaj, od czego zacząć? No od patelki. Na patelkę tłuszcz najlepiej tutaj się sprawdza smalec ze skwareczkami. Niestety skończył mi się już, muszę poczekać, aż będę robić następny, więc używam masło. Tłuszczu tyle, aby to się nie spaliło. To będzie musiało się delikatnie smażyć. Jeżeli będzie tego tłuszczu za mało, trzeba będzie w trakcie dokładać. Patelnię rozgrzewam tutaj mocno. Nie daję od razu makaronu z tego względu, że on przejmie za dużo tłuszczu i będzie taki, no nie taki jak ma być. Patelnia ma być rozgrzana bardzo, bardzo mocno. Tak naprawdę w prostocie jest cała siła i powinno się wracać do takich prawdziwych, prostych przepisów, które nie są gdzieś tam jakieś wyszukane. Często jak piszemy w komentarzach z Wami, to mówicie, bo się boicie, bo coś nie wyjdzie. Tu się nie można bać kuchni. Kuchnia ma dawać radość, ma sprawiać przyjemność. Patelnia jest już dobrze rozgrzana i daje na to makaron. No się przykleił jeden i nie chce odejść, no. Nie chciał na patelkę. I teraz będę to smażyć, aż on się usmaży na złociutki kolor. Będzie taki chrupiący, rumiany. Takie potrawy to są, ja zawsze mówię, zapchaj dziury. Jak nie mam czasu na coś, znaczy jak mam mało czasu, mam dużo pracy, to wtedy właśnie robię takie gdzieś tam odgrzewane dania. Jak mi zostanie makaron, czy jak mi zostaną kopytka, zawsze tam sobie kombinuję taką właśnie zapchaj dziurę obiadową. Makaron ładnie się tutaj przyrumienia. Często też poszukujecie takich prostych, starych przepisów, zwykłych, po prostu zwykłych na szybkie, tanie, a smaczne jedzenie, szukacie dobrych produktów. No niestety kiedyś tych produktów było pod dostatkiem, były wszędzie młyny, każdy przy domu miał ogród warzywny, była krowa, były kury, byliśmy samowystarczalni. Ludzie piekli chleb, piekli ciasta, i było dobrze. Później zaczęły wchodzić takie już rzeczy przetworzone i większość ludzi, zdecydowana większość ludzi z wygody zaczęła odchodzić od takich własnych wyrobów, od własnych ogrodów. No nawet u mnie w rodzinie były takie zdania, a po co ja będę brać marchewkę z ogrodu? Nie, nie przywoź mi tej marchewki. Ja mam tutaj na dole taki sklepik, fajne warzywka, wszystko mam na miejscu. Po co ja mam robić drzemy, jak ja mam sklep z boku i idę sobie taki słoiczek drzemu, kupuję bez roboty, nie urobię się. Tak samo było z innymi produktami.
I niestety, tutaj trzeba to powiedzieć, że sami doprowadziliśmy do tego, że zlikwidowaliśmy dobrą, zdrową żywność. Staliśmy się tak jakby uzależnieni od wygody, uzależnieni od tych produktów takich sklepowych, gotowców. Młode matki często nie chce im się ugotować rosołku, idą, kupują jakieś dania w słoika, w słoiczkach, gerbery, czy jakieś nawet, nie wiem już jak to się nazywa. A to jest największy błąd. Myśmy od tego po prostu odeszli, sami żeśmy doprowadzili do takiej, można powiedzieć, zagłady naszych produktów i dzisiaj ciężko jest się już tutaj nam odnaleźć na tym rynku. Rolnictwo kuleje w naszym kraju z racji tego, że zbyt jest jaki jest. No i tak trzeba zacząć doceniać te własne produkty, wspierać lokalnych producentów, przedsiębiorców. No i tutaj teraz też Wam powiem od razu, bo jest dosyć dużo cały czas zapytań o miód u mnie. Kochani, u mnie miodu już nie ma. Miód żeśmy wszystek sprzedali jeszcze w tamtym roku. Jak Bóg da, pszczoły przyniosą, to miód będzie w sezonie. Ale teraz, jeżeli jesteście zainteresowani, ja wyczytałam pod którymś filmem w komentarzach odnośnie miodu, jak polecaliście, kilka osób poleciło pasiekę Dary Natury. To jest pasieka w zachodniopomorskim. Ja się z tymi ludźmi skontaktowałam, mają jeszcze miód. Także jeżeli jesteście chętni, zainteresowani kupić ten miód, no to w opisie będziecie mieli podany numer telefonu. Kliknijcie sobie palcem w tytuł i tam będzie numer do tych Państwa. Kilka osób polecało tą właśnie pasiekę, że mają dobry miód, że miód jest sprawdzony, godny polecenia. Także tam Was odsyłam, bo tak tutaj nigdzie Was nie odeślę, bo tutaj moi koledzy już też, którzy mają dobry miód, posprzedawali go, więc tego miodu na chwilę obecną nie mamy. Trzeba czekać do wybierania miodu. Także zadzwońcie sobie. Tam wiem, że mają nie tylko miód, ale to już jak zadzwonicie, to się dowiecie. Zobaczcie, jak teraz wygląda makaron. On już jest bardzo ładnie tutaj podsmażony, zarumieniony, jest taki chrupki, można go podsmażyć jeszcze bardziej, można go zostawić już w takiej tutaj formie. I teraz może być to makaron cienki, może być makaron grubszy, kolanki, jakiekolwiek macie, jakikolwiek Wam został. Sól oczywiście trzeba posolić do smaku. Nie używam innych przypraw, możecie według uznania dodać pieprz, cokolwiek używacie. Ja tylko sól. Uważam, że ona w zupełności wystarczy. I teraz do tego skroję troszkę szczypioru. Szczypiorek tutaj podkreśli smak, ale szczypiorek dodaje się już tak praktycznie pod koniec tego smażenia, bo tutaj za chwilkę jeszcze będzie dodany też pomidor. Tutaj nie chodzi o to, żeby to się upiekło, a oddało swój smak, swój aromat właściwie dla tego smażonego makaronu. Muszę patrzeć na palce, bo gadam i kroję i zaraz sobie pokroję palce. Szczypiorek trafia do makaronu. I pomidor. Pomidor najlepiej z tych takich twardszych, żeby się tutaj na tej patelni nie rozesmażył, nie rozdziamdział. I też pod sam koniec, żeby te kawałeczki były takie wyczuwalne. Kroję go na kosteczkę, na taką niedużą kostkę, żeby też nie były duże kawałki tego pomidora. Na tą porcję w zupełności wystarcza połowa. O, dobrze. I jak to zaczyna wszystko tutaj ładnie pachnieć. Teraz to przemieszam, żeby się
dosłownie minutkę podsmażyło i zaraz pójdą tutaj do tego jajka. Zobaczcie, jak to kolorystycznie fajnie wygląda. Jeszcze chwilka, jeszcze dwie i będzie. Tłuszczu, zobaczcie, teraz już jest praktycznie sucha patelnia, także tutaj nie przesadzajcie. Na początku trzeba dać go troszkę i kontrolować. Jeżeli będziecie widzieć, że go brakuje, makaron potrzebuje więcej, to troszeczkę dokładać, ale dosłownie potyć, żeby tutaj, no bo później jak to będzie za dużo, to będzie wszystko pływało, to będzie tłuste. A tutaj też nie o to chodzi, żeby ta potrawa była tłusta. Ona ma być taka chrupka, smaczna. Dawniej ludzie używali tłuszcze zwierzęce, naturalne, ale też nie jadali ich do przesady. Wszystko miało swój umiar, tak jak pamiętam, w domu mama czy babcia smażyły właśnie makaron, czy smażyły chleb, czy cokolwiek, jajka nawet, to dawały tego tłuszczu delikatnie, kontrolowały ilość tego zwierzęcego tłuszczu, ale się to jadło i to było wszystko dobre. Później, tak jak już właśnie mówiłam, odeszło się, zaczęliśmy odchodzić z wygody po prostu, z wygody, później już z lenistwa, a dzisiaj, no niestety, okazuje się, że to było bardzo złe. To było złe posunięcie, najgorsze jakie mogło być. Dzisiaj już żywność mamy praktycznie w większości syntetyczną. Nie ma ona nic wspólnego z prawdziwą żywnością. No i chorujemy. I zapotrzebowanie na prawdziwą żywność jest bardzo duże w kraju. Tylko gdzie ją dostać tak naprawdę? Dobrze, no i teraz już jajka. Jeszcze troszeczkę dosolę, bo tutaj doszedł szczypiorek, doszedł pomidor, no i zaraz dojdą jeszcze jajka. Jajka zielone. Jeszcze niedojrzały. Niedojrzałe jajka. Taka rasa kur, że niesie właśnie takie jajka w niebieskawych skorupkach. Tradycyjne rozbijanie jaj o patelnię. Pamiętacie to, nie? Jak tak jajem łup w patelnię i poszło. No, tak mogę sobie pozwolić w przypadku swoich jajek, bo mam 100% pewności, że są one dobre, że nie trafię na kuku w tym jajku. Bo z kupnym jajkiem, no to już różnie bywa. I teraz długość smażenia wedle gustu. Jeżeli ktoś lubi bardziej ścięte jajka, smażymy dłużej. Jeżeli ktoś lubi taką konsystencję bardziej luźną, no to smażymy krócej. Ja właśnie należę do tych osób, które lubią konsystencję bardziej luźną, więc finito. Koniec smażenia. I gotowe. Tak naprawdę 10-15 minut i danie jest gotowe. Makaron nie jest zmarnowany. Często zostaje przecież od poprzedniego dnia z obiadu i trafia on do śmieci. Sami wiecie, jak to jest. A tutaj można zrobić sobie szybkie danie na drugi dzień. O, jest na talerzu. I teraz jeszcze tutaj po wierzchu można posypać świeżą natką pietruszki bądź koperkiem. Zależy, co lubicie. Ja tutaj mam pietruszkę. Pietruszkę. Lubię pietruszkę w każdej postaci. Nie chce mi się schodzić do szklarni, także używam tutaj drobniutką suszoną. I do tego jeszcze pomidorek. Uwielbiam pomidory. Co prawda ten czas już pomidory swoje praktycznie dawno się skończyły, ale jeszcze jak się tak dobrze poszuka, to można jeszcze znaleźć nasze polskie pomidory. I gotowe. Gotowe. Bardzo proste jedzenie. Wykombinowane ze składników, które są w domu, które gdzieś tam zalegają, zostały. I gotowe.
Szybko, prosto i smacznie. Można, jeżeli ktoś lubi bardziej konkretnie, dodać, jeżeli w lodówce zalega jakiś kawałek kiełbasy, kawałek wędliny, pokroić i podsmażyć razem z makaronem. Z tym tylko, że jeżeli daje się kiełbaskę, to wtedy nie dawać tłuszczu, bo kiełbaska ten tłuszcz wypuści i w zupełności wystarczy na usmażenie tego makaronu. Także polecam Wam, polecam, spróbujcie, bo naprawdę to jest dobre, smaczne. No i przede wszystkim nie marnujemy tego, co zostało nam z obiadu. Tak samo jest bardzo dużo takich przepisów prostych na kartofle, które zostały nam z obiadu. I u mnie w domu, pamiętam, jak gdzieś coś zostawało, to babcia z mamą tak kombinowały na 1100 sposobów. I też powtarzały często, że jeżeli w domu jest kartofel, mąka i kapusta, to nie ma głodu, bo z tych trzech rzeczy można tak narobić zwykłego, prostego jedzenia i nie ma głodu, nie będzie głodu. Także dzisiaj kończąc, życzę Wam, aby w domu nigdy nie brakło Wam tych trzech składników: kartofli, kapusty i mąki, bo jeżeli to będzie, to będzie wszystko. No i życzę Wam radości, zadowolenia i kolejny raz przewartościowania tego, co najważniejsze, bo nie to, co się świeci, jest najważniejsze, nie to, co mamy w portfelu, tylko to, co mamy tutaj. Trzymajcie się, do następnego.